Cześć, Czołem, z tej strony Fiszu, a to jest mój pierwszy odcinek z nowej serii z Terrarii. Tak, mówiłem, że będzie nowa seria, także jest. A korzystając z tego, że akurat była promocja na Steamie też, no to akurat wykorzystałem. I właśnie jest nowy update 1.2.4. No i co, i opowiem wam trochę o nim jak zaczniemy grę. Dobra, tutaj mam już dwa swoje światy. O, bardzo proszę. Ale nie, tworzymy nowy. Hair. Jakieś fajne włosy może. Nie. Nie, to już miałem. Może ja wrócę do was, jak zrobię już tą postać. Dobra. To zaraz wracam. Okej, już jestem. Takiego gościa sobie zrobię. Myślę, że nawet spoko wygląda. I tak. I muszę nazwać go jakoś. Tylko pytanie jak? Może nazwiemy go... Chwila. Jak go możemy nazwać? Nazwiemy go... Żeby nie było tak jak ja. Nazwiemy go... Maciuś. Przez sy. Maciuś. Create world. Myślę, że medium będzie odpowiedni. World 3. Nie, to będzie Los Fishos. Dobra. No i patrzymy, co nam się wygeneruje. Pierwszy odcinek to oczywiście będzie zbieranie drewna i tak dalej. Drugi odcinek będzie zbieranie innych surowców. Myślę. A dalej, i przy okazji będziemy zwiedzać świat w wolnej chwili. No trochę się poładuje. A ja w tym czasie wam powiem może coś o tej aktualizacji. Przynajmniej tyle, ile zdążę zauważyć. Tak. Dodaję bardzo ważną rzecz do gry. A mianowicie... Znaczy, najważniejszą rzecz w ogóle w tej grze to jest... W tym update'cie najważniejsza rzecz to są ryby, eventkowanie i tak dalej. To jest właśnie najważniejsza rzecz w tym update'cie. Dodano wędki, ryby, z których możemy robić różnej jakości mikstury. No dalej, długo będzie to się tego robiło? Dodano jeszcze... Co dodano? O. Dobra. Fishers. Dodano... Tory. Tak, tory. Dodano. Co jest naprawdę super ekstra rzeczą. O Jezu. Właśnie zobaczyłem, jak mój gość wygląda. No dobrze, trudno. Jezu, jak wolno się to kopie. Na moim prywatnym sejwie, no to wiadomo. Mam najlepsze buty i tak dalej, to się szybko... I najlepszy kilo ten z... siekierą, czyli ten co wypada z... jak on się nazywa? Z golema, o. No właśnie jest to mam. No i... o. I nie jestem zbytnio przyzwyczajony do tak wolnej pracy. Ale dobra. Może kiedyś tam wam pokażę. W wolnym czasie. Trochę ubolewam, że on jest taki jasny, że go zrobiłem takiego jasnego. No ale trudno. Tak wiem, pewno będą jakieś lagi czy coś, no ale to już nie ode mnie zależy. Nie to. Escape. Ile mam? 87.
Właśnie, dodano tutaj te właśnie przyciski. Przynajmniej według mnie je dodali, bo jak ja pamiętam, na starej wersji Terrarii to tego nie było. Że te itemy, które tam włożymy, możemy tak jakby uwidocznić. Oho! Oho! Już wiem, jaki my mamy bion. Idź, 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 idź. Idź mnie stąd. Idź mnie stąd. No to już wiemy, że mamy korupcję na świecie. Czy tam corruption. Idź mnie stąd, no. Won. No, dziękuję. I tak. Trzeba będzie zrobić jakieś tego. O, skrzynka, jak fajnie. Trzeba będzie zrobić jakiś domek i w ogóle. O, fajne rzeczy dostaliśmy. Loot all. Huhuhu. Ale. Dziękuję. Tak. O, widzę, że tu mamy kopiec. Ja osobiście nie jestem pewien, jak to się nazywa. Slime. Oj. Przymula trochę. Ale tam pójdziemy w kolejnym odcinku. A w tym odcinku znajdziemy sobie jakieś miejsce na domek. Myślę, że tu w tym miejscu będzie chyba dobrze. A, i właśnie. Mam zamiar kupić sobie... Ale to dopiero wakacje, tak mniej więcej. Program nowy do nagrywania, ponieważ teraz nagrywam Frapsem, no to zapewne się domyślacie, jakim programem będę chciał nagrywać. Czyli Mirlisem Action. Moim zdaniem jest o niebo lepszy od Frapsa. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Niektórzy twierdzą, że Fraps jest lepszy i tak dalej, ale to nie prawda. Przynajmniej według mnie to nie jest prawda. Ale tak, mówiłem o update'ach i o update'cie konkretnie tym. I co? I zapomniałem, że przecież tutaj mówiłem o update'ach i przeszedłem na temat... jak to się nazywa? Programu do nagrywania. O. Dobra, to teraz o update'ach. Ło. Worms. Pozbieramy sobie dużo drewna, bo to podstawa w tej grze też. Jak w Minecraftcie normalnie. Nie jestem jakoś mega dobry w Terrarii, ale myślę, że zły nie jestem. Przynajmniej według mnie. Idź mnie stąd, króliku. Siup. Pościnamy tutaj te drewna i zaczniemy coś budować. Ten odcinek pewno będzie nudny. No i dobra. Co jeszcze dodali? Dodali dużo nowych broni. Znaczy, może nie dużo. Bo konkretnie to chyba dwie bronie dodali, lub trzy, już sam nie pamiętam. Tak, robimy tutaj sobie podstawę pod dom. Dodali trzy bronie. Jedna to jest kotwica, a to jest z rodzaju broni tych takich... Na sznurku, czy na czymś. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Na fy to się nazywało chyba. Haja. Gin. Nie chcę zginąć jeszcze już w pierwszym odcinku. No dobra, kopiemy dalej. Matko, jaki spadek FPS-ów. Idzie kolejny slime. Chodź. Tak,
Gdzie ja mam tego? Tu, tyryta. O kurde, zaraz noc się zrobi, a ja nie mam jeszcze domku. Ani prowizorycznego, ani żadnego. Co dodali z broni jeszcze? Dodali jakąś rybę, właśnie miecznika. O, miecznika, tak. Czy tam marlina. Nie wiem. Nie odróżniam praktycznie tych ryb. Dla mnie obydwa są takie same. No, chodź tu już. Ciebie też już tam dobiję. Dodali nowy kilo. Też jakaś ryba, nie powiem wam jaka, bo nie wiem sam, co to była za ryba. Myślę, że taki domek nam wystarczy. Przynajmniej na razie. Pod kontrolą właśnie jest teraz taka fajna opcja. O. Taka dziwna, ale zaraz wam fajna nawet. Dobra, co jeszcze, co jeszcze? Nie wiem, czy to było w tym update'cie, czy wcześniej, ale zauważyłem, że są te nowe dźwięki też, a mianowicie dźwięk wody i dźwięk lawy, chyba tak? Tak, lawy. Matko, jak mi wolno chodzi ten... Matko, jakie ja logi mam. O, właśnie. O kurde, już noc zapada, a ja nie mam nic. Chyba trzeba tu trochę oświetlić. Tu? What wall? Taki prowizoryczny domek na początek, no nie? Zawsze musi być. Co dodali jeszcze? Zbroi fajnych kilka. Właśnie widzieliście może pierwszą zbroję na moim tym prywatnym sejwie. No świetnie, wyjechałem poza tego. Poza domek. Na moim prywatnym sejwie mogliście to zauważyć. Chyba właśnie zbroja z tych takich pająków jaskiniowych, które możemy znaleźć w jaskiniach. Zawsze na wszelki wypadek można zostawić jeszcze. Uwierzcie mi, że jak będę miał właśnie actiona, to rozgrywka u mnie będzie wyglądała o wiele ładniej, mniej lagów. Zapomniałem, że nie mam grappling hooka. I w ogóle, tak. Co dodali jeszcze? Dodali jeszcze nam... Nie mogę tego rozwalić, bo nie mam młotka oczywiście. A mogę go stworzyć sobie już? To niżej było. O, jest. Właśnie, to są uroki Frapsa. Że nic z nim dobrze nie działa. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dodali też zbroję z pszczół. Z tego czegoś, co wypada z królowej pszczół. Teraz robimy tunel na dół. I myślę, że zaraz skończymy. Dodali to właśnie. Jezu, co ty robisz, Fiszu? Co ty robisz? A nie wyskoczy jeszcze. To jest Honey Wings, czy tam... czy... Bee Wings? Nie mam pojęcia, co to jest. Ale właśnie też wygląda tak fajnie dosyć, a działa na
A one są po to właśnie przeznaczone do tego, żeby uzyskać większą ilość tych całych minionsów. Potworki nam się zlecą. No nic, obiecałem wam, że będzie nowa seria, jest. Ale nie mówiłem, w jakiej jakości będzie. No wybaczcie, no ja nic nie zrobię. Tak fraps u mnie działa, że naprawdę. Boże się, Boże. Dodali jeszcze dwa bossy z tego, co widziałem. Znaczy na pewno jednego. Jednego, o. Na pewno dodali właśnie tego bossa, co on wyskakuje ci z wody. Znaczy możesz go wyłowić ogólnie, jeżeli łowisz w oceanie. O. On wygląda jak lew morski, foka. Nie wiem, jak, do czego to porównać. Ale co to robi? No, chodź tu, chodź tu. No chodź. No powiem wam szczerze, że jak widziałem na jakichś filmach, no to to jest dosyć mocne. Bo tworzy jakiś tam wir taki z wodny. I nie wiem na jakiej zasadzie on w ogóle działa. No chodź już, zombiaku. W ogóle nie wyłowiłem go jeszcze, bo tak bardzo się nie zagłębiałem w ten nowy update. Nie wiem, czy mówiłem o torach, że dodali, ale chyba mówiłem. Co jeszcze dodali? Ała! Boli. Chodź tu. Dodali. No właśnie, nie tego moba. Znaczy bossa. I dodali jeszcze. Zdaje się, że pajęczą królową. Ale nie jestem pewien. Wiem, że można skraftować jakieś różdżkę czy berło. Nie wiem, co to było. Ale wiem, że pisało coś tam, że chyba może spawnować właśnie pajęczą królową. Szczerze, naprawdę nie wiem, czy ten. Czy to istnieje naprawdę, czy nie? Ale myślę, że tak. Może dzisiaj jeszcze sprawdzę. Tak, oczywiście moje krzesło. Przepiękne, wspaniałe. Skrzypi. I zapewne będziemy już kończyć. Ale chciałem wam jeszcze powiedzieć, co dodali. Matkno. No ryby dodali. Dodali miksturki. Tory dodali. Dwa nowe rodzaje drewna dodali. Dodali dużo nowych lamp. A, i właśnie, jedna z ważniejszych rzeczy, która się rzuca w oczy. Przynajmniej według mnie, nie wiem czy to było w poprzednim update'cie, to właśnie to. Nie ma tutaj save and quit, że od razu zapisujesz i wychodzisz, i żeby zmienić w ogóle ustawienie, musisz wyjść ze swojego save'a. Teraz właśnie to zmienili i dodali właśnie takie coś. Nie wiem czy to było w poprzednim update'cie, bo nie grałem dawno. Zacząłem dopiero z tydzień temu znowu grać i właśnie zauważyłem to. Nie wiem, czy to było, czy to nie było, ale mniejsze. Właśnie to mi się bardzo rzuca w oczy i według mnie bardzo fajna opcja. A właśnie. Możemy tu przecież dać tego gościa. Aha, bo przecież nie ma tego krzesła. To czekaj, zrobimy ci krzesło. Tylko jeżeli Fraps mi da. Dobra, jakoś postawiłem, później tam po nagraniu to naprawię.
No i dobra, myślę, że to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. No i tak, spodziewajcie się za jakiś tydzień, może dwa, nowego odcinka. Nie obiecuję, że z Terrarii, być może z Mafii. No i co? I ja się będę z wami żegnał tym optymistycznym akcentem, jakim jest zombiak. I tak, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!